Miejski Teatr Woskresienia powstał we Lwowie w 1990 roku na fali przeobrażeń społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. W wyniku porozumienia się młodych aktorów z różnych miast Ukrainy, którym nie wystarczał państwowy istniejący na Ukrainie teatr i którzy pod wodzą doświadczonego twórcy Jarosława Fedoryszyna postanowili stworzyć nową scenę. Teatr Woskresienia pod dyrekcją Jarosława Fedoryszyna szybko podbił serca lwowskiej publiczności, prezentując światową dramaturgię, która dotąd nie była prezentowana na scenach dramatycznych Ukrainy. Za chwilę przed państwem Teatr Woskresienia w spektaklu Chiot. Przedstawienie zachwyca obrazem, wielogłosowym śpiewem, ruchem, niepowtarzalną scenografią i kostiumami. Wielbłądów 3, jarzm wołów 5x100 i oślic 500 domostwo 1. A był on mąż wielki i uważał słowa pańskiego. Słuchajcie w duszę swoją.
Mm-hmm.